21 listopada, 15 minut po godzinie 13, a w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej gościmy wójta gminy Rudniki, pana Andrzeja Pyziaka. Witam serdecznie. Witam. Panie wójcie, 11 listopada, takie ważne wydarzenie, myślę, że dla przedsiębiorców, ale nie tylko w gminie Rudniki, bo oprócz obchodów Święta Niepodległości rozdaliście tak zwane złote ramy, które już rozdajecie nie po raz pierwszy. Te nagrody przyznano w trzech kategoriach: promocja, donator oraz społecznik. I może pan wymieni tych laureatów. No właśnie, połączyliśmy, wracając do 11 listopada, bo wydaje nam się, że warto to święto państwowe w jakiś sposób godnie uczcić, promować, no i tak wrócić trochę do tego naszego patriotyzmu. A z drugiej strony zastanawialiśmy się, no czym ten patriotyzm na dzień dzisiejszy jest. Wydaje mi się, że taka rzetelna, uczciwa praca jest chyba też takim elementem, stąd też pomysł, żeby połączyć to święto, czy tę taką uroczystość z wręczeniem właśnie, czy docenieniem tych, którzy powiedzmy no, ciężko, rzetelnie pracują zarówno dla swojego dobra, ale również i dla tych, których w swoich firmach zatrudniają, że się rozwijają. A co ciekawe, że jeszcze jeżeli mają takie możliwości, w zależności od tego, jaka to jest firma, również dzielą się tym swoim zyskiem, wspomagając nasze działania gminne, tak ogólnie rzecz biorąc, czy stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Stąd taki pomysł. W tym roku wyróżnienia otrzymali pan Mirosław Kołodziejczak, firma budowlana Kompleks Bał z Julian Pola, pan Jan Kluska z Mirowszczyzny, firma w branży metalowej, i pan Mirosław Dyląg. To jest trochę taka kategoria czy wyróżnienie, bo ta firma nie funkcjonuje na naszej gminie, ale jest to osoba, która bardzo mocno wspiera nasz zespół, Ludowy Zespół Sportowy w Rudnikach. Stąd też w tej kategorii społecznik tutaj otrzymał wyróżnienie. No to jest, myślę, nie tyle wyróżnienie, co taka forma podziękowania i zwrócenia uwagi na to, że no my jako samorząd widzimy ich starania, ich dokonania i to jest taka forma tutaj wdzięczności, podziękowania za to, co robią. Chcemy im bezpośrednio podziękować, a jednocześnie zachęcić tych innych, czy pokazać, że warto również się tutaj pokazać, starać, że my to widzimy i doceniamy. I a propos tych obchodów Święta Niepodległości, to te złote ramy, można powiedzieć, to taki ukłon dla pracy u podstaw, to pozytywistyczne hasło, bo ja tak patrząc na te akademie, które odbywały się w regionie w czasie Święta Niepodległości, to tych ludzi mało. Zazwyczaj samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznych i koniec. No właśnie, wydaje mi się, że może taki pomysł, zresztą zrobiliśmy to po raz pierwszy, też oczekiwałem jakiejś tutaj z tej strony uwagi. Powiem szczerze, że ta forma została przyjęta, wydaje mi się, dosyć dobrze. Nie słyszałem uwag negatywnych, a ci, co byli, to raczej pozytywnie się o tym wypowiadali. I będziemy próbowali kontynuować taką formę właśnie, żeby to nie było tylko takie święto, czy taka akademia, że jest 11 listopada, to jako ten dział publiczny, samorządowy, urzędniczy, coś tam robimy, no i powiedzmy zaliczamy. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby ta uroczystość żyła tak naprawdę i to, co udało nam się w tym roku zrobić, to wydaje mi się, że taką formę miało. Jeśli chodzi o złote ramy, zostały rozdane, ale w ostatnich tygodniach rozstrzygnięto kilka przetargów, między innymi na przebudowę budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie. Tu wygrała firma ze Starokrzepic. Poprzetargowy koszt tej inwestycji wynosi się 1 131 000 zł. To nie jest mało, ale czy państwo może myśleli, że będzie jeszcze lepsze rozstrzygnięcie? To znaczy, no w tej chwili ta sytuacja, jeżeli chodzi o firmy, o przetargi, to się troszeczkę uspokoiła. No już nie ma takich spektakularnych przetargów, że no kosztorys był na kwotę 2 miliony złotych, a później rozstrzygnięcie jest na 1 100 000. Natomiast ja myślę, że to jest realna cena. Powiem tak, że mnie czasem przerażają takie przetargi, gdzie jest tak duże zejście z ceny, bo potem to gdzieś ta firma próbuje te pieniądze szukać czy odbijać. Najczęściej odbija się to na jakości
wykonanego zadania, co w perspektywie wychodzi to gminie na niekorzyść. Ja wolałbym, żeby ta cena była przyzwoita. W tym przypadku wydaje mi się, że ona jest dosyć przyzwoita, bo różnice między następnymi firmami były naprawdę niewielkie. Chyba między następną firmą 16 tysięcy złotych. To przy przetargu na kwotę miliona złotych, to ponad milion złotych, to naprawdę jest to różnica żadna. Czyli jest ta oferta naprawdę dobrze, myślę, skalkulowana. I to gwarantuje raczej chyba dobre wykonanie. I przede wszystkim też ciągłość istnienia tych firm, bo ci, którzy jechali obwodnicą Pabianic w poniedziałek, przecierali oczy ze zdumienia, bo na wiaduktach były rozwieszone takie plakaty. Obwodnica, która podwykonawców rujnuje. Generalnie dyrekcja dróg krajowych szuka winnych, chce, żeby to zdjęto, no ale tak to wygląda, że przy tych dużych inwestycjach podwykonawcy, można powiedzieć, popłynęli, zbankrutowali w wielu przypadkach. A propos tej przebudowy budynku OSP w Mirowszczyźnie, kiedy ma zostać zakończona ta inwestycja? Zakończenie przewidujemy w przyszłym roku. Pod koniec przyszłego roku, ja już nie pamiętam dokładnie, jaki tam jest termin zakończenia, chyba wrzesień. I myślę, że to jest termin realny, bo zakres tego zadania nie jest aż tak duży. To jest budynek, który podlega takiej gruntownej modernizacji. Przede wszystkim nam chodzi o to, żeby zmienić konstrukcję dachu, jego pokrycie, ocieplenie. No i tam dodatkowo jest adaptacja pomieszczeń, które w tej chwili mają inną funkcję na taką działalność, powiedzmy, gastronomiczną, bo wiemy, że przy tych obiektach zawsze, one najczęściej tak służą spotkaniom mieszkańców z różnych okazji. No i żeby ten budynek miał właśnie taką funkcję, więc nie sądzę, żeby tutaj termin był, czy jakieś były zagrożenia. A wracając do tej konkluzji, którą pan redaktor powiedział, myślę, że też musimy, i to jest też jakaś taka nauczka do tych firm, że trzeba zdrowo kalkulować. To nie chodzi tylko o to, żeby zadanie wygrać, bo potem już skończyły się czasy, gdzie można aneksować, że można dodatkowe pieniądze pozyskać. No a niestety, demokracja niesie ze sobą też taką dużą odpowiedzialność, że jeżeli się czegoś podejmuje, to trzeba mieć na uwadze to, że do czego się człowiek zobowiązał, trzeba to zrobić. I te firmy też powinny o tym pamiętać. No i to jak gdyby ten rok pokazał, że niektórym się trochę noga powinęła. Mam nadzieję, że już następni wyciągną wnioski i te wyceny będą bardziej realne. Pod koniec września rozstrzygnęliście przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wygrała firma z Wrocławia, Bionowa. Kosztorys poprzetargowy to 2 275 000 zł. Ile tych oczyszczalni w gminie Rudniki powstanie? Myśmy robili tutaj nabór taki ogólny. Krótko, żeby odpowiedzieć i precyzyjnie, to jest 123 sztuki. Jak gdyby ten zakres obejmuje, tą kwotą będzie objęty, którą tutaj wymieniliśmy. Wczoraj byłem w Narodowym Funduszu, podpisałem umowę na dofinansowanie, bo to jest zrobione w ramach tego programu, który zaproponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Więc tu jest kwestia już tylko czasu do realizacji tego przedsięwzięcia. Nabór był otwarty, mógł każdy przyjść, kto miał tylko ochotę. Warunki podaliśmy wszystkim jednakowe. Jedynie tutaj pewną przeszkodą czy pewną barierą było posiadanie odpowiedniego zaplecza, gdzie można potem odprowadzać już oczyszczone ścieki, czyli grunt, odpowiedni grunt, czyli powierzchniowo i poziom wody gruntowej. No i to zdecydowało, że niektóre osoby czy niektóre propozycje zostały zweryfikowane. Natomiast to, co jest zweryfikowane, jest przebadane. Były robione najpierw badania geologiczne. Myślę, że nie powinno tu być większych przeszkód w realizacji tego przedsięwzięcia. We wrześniu także rozstrzygnęliście przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje zbiornik Jaworek. Wygrała firma z Krakowa. Dokładnie nazwa to Klotoidan, pracownia inżynierska. Ponad 85 tysięcy złotych ten cały projekt, dokumentacja techniczna będzie kosztować. Dlaczego akurat zbiornik Jaworek? To znaczy to przedsięwzięcie to jest już jak takim przedsięwzięciem, mógłbym powiedzieć, czy określić jako zapasowe. Od jakiegoś czasu już był przez nas taki pomysł, żeby to przedsięwzięcie zrealizować.
I próbowaliśmy tutaj zaangażować, czy prosić o jakąś współpracę z Wojewódzkim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji w Opolu. No, ale to jest przedsięwzięcie dosyć małe, bo my tam mamy wykupione na dzień dzisiejszy około 3,5 hektara gruntu. Przewidujemy, że ten zbiornik, myślę, że zamknie się gdzieś powierzchnią lustra wody w granicach 2 hektarów i dla Zarządu Wojewódzkiego jest to zadanie zbyt małe. No, czekaliśmy, bo cały czas się przewija w tych różnych propozycjach, że stawia się na małą retencję, no, ale tych środków tam nie widać. I teraz wyszliśmy z założenia, że wykonamy dokumentację, zobaczymy, jakie będą rzeczywiste koszty, bo nawet w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, to, no, to każdy oczekuje, żeby mu sprecyzować wielkość przedsięwzięcia rzeczową, finansową i na jakich zasadach ewentualnie mógłby ktoś w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Natomiast no, sprawa tego zbiornika, nie wiem, czy to zbiornik, ale powiedzmy no, jakiejś małej retencji, no, ona się przewija już, czy w ogóle przygotowywana jest od 7-8 lat. No i mam nadzieję, że może uda nam się w końcu ją sfinalizować. Niektórzy się już niepokoją, że żeśmy sprawę zaniedbali. Myślę, że no, przyszedł czas, żeby do tej sprawy wrócić. Większość gmin już mówi, że trzeba zaciskać pasa. Szukają oszczędności w wielu dziedzinach, między innymi przy zakupie energii elektrycznej. Tak między innymi zrobiły gminy skupione w Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, które grupowo wystąpiły o zakup energii elektrycznej, podobnie z gminą Rudniki. Znaczy, no, myśmy wspólnie w ramach naszej, można tak powiedzieć, lokalnej grupy działania, no, ponieważ prowadzimy inne tutaj przedsięwzięcia i współpracę, no, padła propozycja, żebyśmy się zorganizowali. No, to wymusza rynek, no, że większe zamówienie to jest szansa na to, że się uzyska większy rabat. Więc no, takie porozumienie podpisaliśmy. Jest już właściwie zakończone, wczoraj było otwarcie tego przetargu, tego zamówienia. Zostały złożone 2 oferty. No, w tej chwili firma, która nam pomagała to zamówienie, czy ten przetarg przygotować, dokonuje oceny, więc myślę, że no, będziemy mieli za chwilę dokładne dane. Zresztą, a są duże oszczędności? Tak, wstępnie co powiedzieliśmy, co zorientowaliśmy się, bo jak gdyby liczenie tego samego efektu jest dosyć skomplikowane z uwagi na to, że tam jest część energii, która bezpośrednio kupujemy energię, a część energii, jak gdyby część tych kosztów to są firmy przesyłowe energetyczne, więc no ja na teraz nie jestem w stanie, będzie komunikat, ale z tego co tak wstępnie szacowaliśmy, liczymy, że tutaj zysk powinien być w granicach 20%, czyli 1/5, to myślę, że nie jest to zły wynik. Pokazuje, że jednak można szukać w takiej formie, w takiej grupowej, w takim wspólnym działaniu pewnych oszczędności, no, a wszędzie tych, tak tutaj powiedzieliśmy, no, trzeba szukać i oszczędzać, czy ograniczać koszty. Czas nam się już powoli kończy. Ja jeszcze korzystając z tego, że jest pan przewodniczącym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna, o której pan już wspominał, to czas też zaprosić wszystkich chętnych z tych gmin, gdzie działacie, Radłów, Byczyna, Praszka, Gorzów Śląski, Olesno i właśnie Rudniki, do składania wniosków już od 3 grudnia w 3 działaniach. Małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie działalności nierolniczej i odnowa wsi. No tutaj właściwie no, mógłbym tylko potwierdzić, że tak jest. To już będzie chyba jedno z ostatnich albo przedostatnich, bo być może zostaną jakieś tutaj rezerwy, które będziemy chcieli w przyszłym roku jeszcze jeden nabór zrobić. Ale w tej chwili już nawet robiliśmy takie rozeznania i dokonaliśmy na ostatnim zgromadzeniu ogólnym pewnych przesunięć w finansach, tak żeby dostosować do tego, co możemy zagospodarować, bo szkoda by było, żebyśmy te środki, powiedzmy, nie wykorzystali, zostały i musieli zwracać. No, trzeciego jest ten nabór taki zasadniczy i to poszliśmy takim szerokim frontem, bo we wszystkich 4 działaniach, bo najczęściej to tutaj zgłaszaliśmy 2 działania, dzieliliśmy tam, jak odnowa wsi, to małe projekty, albo tworzenie miejsc pracy, czy powiedzmy różnicowanie działalności. Łączyliśmy w te grupy. W tej chwili robimy całościowy nabór.
No i po tym naborze zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś, no to mam nadzieję, że w przyszłym półroczu zrobimy jeszcze jeden, to już będzie ostatni nabór. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że jestem przewodniczącym Rady Decyzyjnej, tak to się nazywa, czyli tej grupy, która dokonuje później już oceny takiej formalnej tych wniosków, czy one są zgodnie z naszą strategią, a potem już dalej to już zajmują się tym odpowiednie komórki, które te wnioski oceniają i finansują i rozliczają. Panie wójcie, ponieważ będziemy się jeszcze widzieć i będą nas słuchacze słyszeć na antenie Rady Ziemiulskiej jeszcze w grudniu, bo ważne tematy przed nami, tak króciutko już na koniec niech pan w kilku słowach oceni to, co się stanie w 1 lipca 2013 roku. Wejdzie ustawa śmieciowa już pełną parą. Niektórzy mówią, że to podatek śmieciowy, tak naprawdę to jest quasi podatek, ale niestety obciążenia będą duże i chyba obawy duże. No jakbyśmy to nie nazwali, to są obciążenia dla mieszkańców i to przynajmniej na podstawie naszych szacunków są dosyć duże. Myślę, że trzeba na ten temat realnie i rzeczywiście rozmawiać zarówno w tym miejscu, jak i z mieszkańcami. No bo to nie jest sztuka, jak gdyby tutaj ustalić wysokie opłaty, one powinny być rzeczywiste i realne do budżetów mieszkańców. No myślę, że z drugiej strony mamy też nałożone pewne zobowiązania w stosunku do Unii i ucieczki jak gdyby od tego systemu nie ma. Jest tylko kwestia, czy ten system ma wyglądać tak, czy w inny sposób. Bo... Ale czy nie uważa pan, że rząd zrobił coś takiego, taki unik, dostał przepisy i zrzucił to na barki obywateli? No myślę, że w pewnym sensie tak, czyli z mojego punktu widzenia w dużej mierze tak, bo na przykład no, brakuje mi w tym systemie chociażby takiego obrotu opakowaniami, to co obserwujemy w naszych sąsiednich krajach i to wcale nie bogatszych, bo Słowacja, Czechy czy Niemcy, gdzie na przykład no, w każdym markecie można dokonać zwrotu opakowań szklanych, nawet plastikowych, za to otrzymuje się pewien talon o pewnej wartości i przy ogólnym rachunku zakupów można go rozliczyć. No okazuje się, że eksperci Ministerstwa Ochrony Środowiska stwierdzili, że naszego państwa na taki system nie stać. No, więc przykład złomu pokazuje, że jeśli jest cena, to złomu nie ma. No oczywiście. No podejrzewam, że gdyby taki system funkcjonował, to wielu jest ludzi, którzy się takimi rzeczami zajmują i myślę, że rano Wieluń byłby pod tym względem tutaj czysty, bo są tacy, którzy by to skrzętnie pozbierali, żeby przy otwarciu marketu już mieć wsad na następne zakupy. Także ja myślę, że szkoda, że tego nie wprowadzono. Natomiast no myślę, że system będzie podlegał modyfikacjom. Natomiast musi być wprowadzony, bo inaczej nasz kraj będzie płacił bardzo duże kary do kasy unijnej. No musimy uzyskać pewne poziomy odzysku odpadów, szczególnie tych segregowanych. I jak gdyby ten pakiet przepisów, bo tak to trzeba nazwać, ma temu służyć. Jak sobie z tym poradzimy? Wszyscy mamy pewne obawy, no ale to nikt nie mówił, że w samorządach jest łatwo. I w naszych portfelach też nie będzie łatwo, bo podatek śmieciowy uderzy niestety w nasze portfele, w budżety domowe. A jeśli będziemy płacić kary jako państwo, to przecież no to będą płacić podatnicy. To też. Także myślę, że jakoś będziemy musieli sobie wspólnie razem poradzić i mam nadzieję, że jakoś wybrniemy z tego. Miejmy taką nadzieję. Moim państwa gościem był wójt gminy Rudniki, pan Andrzej Pyziak. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo.